AI to, AI tamto, wszyscy i wszędzie używają sztucznej inteligencji. To słowo już właściwie traci swoje znaczenie i coraz częściej kojarzy się po prostu z niskiej jakości treściami czy innymi botami. ChatGPT, Apple, myszki Logitecha z dedykowanym guzikiem AI czy wiele innych apek za 80 zł miesięcznie, wszyscy chcą twojej kasy. Chcą jej, żeby móc dalej rozwijać narzędzia do generowania syfu. I coraz więcej osób jest w stanie płacić za kilkanaście apek miesięcznie, żeby osiągać swoje cele. Czy to szerzenia propagandy, zdobywania wpływów i władzy, zdobywania zasięgów, czy farmienia pieniędzy na setkach filmów, obrazków wypuszczanych co sekundę do sieci. Cały ten brud w internecie to jedynie wypadek przy pracy. Witajcie na poprawinach pogrzebu internetu. Zapraszam do oglądania. Sponsorem tego filmu jestem ja. Dodaj naszą nadchodzącą grę Waterways Alexii do listy życzeń. Gra wychodzi w Early Access już wkrótce. Rozważ też wsparcie mnie na Patronite. Dzięki. Od czasów mojego ostatniego filmu na temat AI, od kiedy zniknąłem na chwilkę, z jednej strony niewiele się zmienia, bo wszystko idzie w tym samym kierunku, a z drugiej strony zmienia się dość dużo, bo jest tylko coraz gorzej. Na przykład Apple miało swoją konferencję, gdzie ogłosiło, że ich najnowsze oprogramowanie będzie bardzo wspierane przez sztuczną inteligencję i tak jak niektóre ogłoszone funkcje wyglądają bardzo fajnie, tak inne, jak generowanie obrazków AI wbudowane w telefony, to już... Po drodze w publiczne łapki trafiła też głośna platforma do generowania wideo AI, Luma Dream Machine. I efekty z niej są bardzo ciekawe, ale też trochę przerażające. Krzysztof Gonciarz zaczął robić z pomocą AI muzykę, no i po drodze znalazłem też sposób na biznes. To masowe, hurtowe tworzenie shortów i TikToków AI, żeby człowiek nie musiał nic robić. I wyświetlenia, kasa robią się praktycznie same. I oczywiście przez ten cały czas ChatGPT okłamał mnóstwo osób, a duża część boomerów naraz została zmuszona do polajkowania obrazka na Facebooku, jak Jezus uzdrawia wróbelka pokrytego mrówkami. Serio. Zatem AI wcale się nie zatrzymuje. Ale zacznijmy od początku. W grudniu 2023 nagłówki największych branżowych gazetek o AI zdominowały pogłoski, że nasz ukochany robocik ChatGPT jest leniuszkiem. Szczególnie jeśli ChatGPT wie, że jest grudzień. Rob Lynch na Twitterze pokazał wtedy porównanie, które pokazuje, jakie odpowiedzi daje ChatGPT, jeśli wie, że jest grudzień, a jakie odpowiedzi daje w maju. Odpowiedzi w maju były znacznie dłuższe i bardziej przechodzące do sedna. Grudniowe odpowiedzi były zatem średnio ponad 7% krótsze niż te majowe. Teorii na temat, dlaczego tak właściwie jest, powstało wiele. Dwie główne brzmią następująco. OpenAI chce więcej zarobić, więc zmusza użytkowników do zadawania większej ilości pytań. A każde dodatkowe pytanie to dodatkowa interakcja, która kosztuje punkty, za które trzeba płacić, lub które się odnowią dopiero po kilku godzinach, więc oszczędza to moc obliczeniową. Albo ChatGPT jest oparty na dużych danych treningowych, zatem leniuchowanie w grudniu odzwierciedla ludzką końcoworoczną tendencję do wyluzowania. I to jest według mnie najciekawsza teoria. Deweloperzy z OpenAI odnieśli się do tych pogłosek, tłumacząc, że robocik jest taki sam od listopada i nic się od wtedy nie zmieniło. Niemniej spróbują oni jakoś temu zaradzić. Ale chyba problem sam w końcu minął, bo temat ucichł. I tak to nie robociki są leniwe, tylko ludzie. Jak już mówiłem od ostatniego filmu na ten temat, trochę się zmieniło, a z drugiej strony jakby nie zmieniło się nic. Nigdzie indziej jak na Facebooku, boomerzy dają się clickbaitować obrazkami generowanymi przez AI z Jezusem, z mrówkami, albo w obrazki biednych, błagających o litość. I'm poor, who loves? To byłoby nawet smutne, gdyby nie to, jak sztuczne to jest. Ale ludzie mają to w nosie. 33 tysiące lajków. Walić to wszystko, ogromny ziemniak eskortowany przez Hindusów. Czemu takie obrazki nigdy nie trendują? Nie wiem, może dlatego, że są do bólu sztuczne, ale sęk w tym, że to bait. One prawie zawsze trendują. Kij z tym, John Cena z piasku. Nie wiem, nawet... jak to skomentować? Ponad 600 tysięcy polubień i nie wiadomo dlaczego Jezus trzyma czyjeś nogi bez tułowia. O co chodzi z tą obsesją na punkcie mrówek? Co one mają reprezentować? I czemu są one prawie tak duże jak samolot? Te sztuczne twory mają też jakoś podejrzanie dużo wspólnego z małymi dziećmi. Tego typu bejty zdobywają coraz więcej lajków i wyświetleń. Ale najlepiej jak połączyć dzieci z mrówkami. Wtedy wychodzi masakra i takie zbieranie uwagi na cierpieniu, które nie istnieje. I chyba nie do końca rozumiem, co twórca miał na myśli. Ciężarówka wypchana dziećmi? Ale po co? Kolejna ciężarówka wypchana po brzegi dziećmi. Okej. Okay. Tym razem to nie ciężarówka, a ta pani z jakiegoś powodu wiezie ogrom dzieci naraz. A ta pani ciągnie jakąś kulkę dzieci. O ja pierdziele, ile dzieci na ciężarówce, one się tam nie mieszczą, dokąd one jadą, po bułki, wędliny itd.
136 tysięcy polubień. Już nigdy nie zjem jajecznicy. Dlaczego? Dobra, ten film jeszcze nie miał szansy się rozkręcić, a ja już mam dosyć. Może na Twitterze jest choć trochę lepiej, powiedział nikt nigdy. Na obrazku jest mem, a komentarz nic nie wnosi. Ten artykuł otworzył mi oczy na korzyści znitkowania zębów. Zalinkowany jest artykuł z BBC, a w komentarzu: wybacz, nie mogę wygenerować na to odpowiedzi. Kolejny mem, a w komentarzu: wybacz, ale podany tekst jest niekompletny. Mógłbyś podać mi pełen kontekst? Spójrzcie, jaka cudowna reklama. Psy i koty lubią jeść jedzenie każdego dnia i każdej nocy. A tutaj, no i odnośnik do Wikipedii? Po co ktoś miałby reklamować Wikipedię? W poście jakaś informacja o tym, jak mężczyzna z Kalifornii wygrał 900 tysięcy dolarów po tym, jak był psychicznie torturowany przez policję, a odpowiedź dotyczy korzyści jedzenia lodów na śniadanie? Okej. Dobra, szczerze mówiąc, już mam dość znęcania się nad tymi bocikami. Przejdźmy do czegoś innego, do czegoś nowego. Albo do czegoś nie do końca nowego, bo to coś było z nami przez dłuższy czas. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Szczerze się wam przyznam, że przez to, jak duży jest bałagan z tym AI na Twitterze czy na Facebooku, zostałem trochę zaślepiony. Bo przykładów treści generowanych chamsko z AI nie trzeba wcale tak daleko szukać. Mamy z tym coraz częściej do czynienia na platformach wideo jak TikTok, czy właśnie tutaj, na naszym ukochanym YouTubie. I profesjonaliści nazywają to automatyzacją tworzenia treści. Dla niektórych to sposób na prosty zarobek, sfarmienie wyświetleń i subskrypcji, dla innych jedynie zabawa i eksperyment. Ale niezaprzeczalnie prowadzi to głównie do wypychania kontentu robionego na przykład takimi słabymi ludzkimi rączkami, kontentem, który robią głównie, o ile nie wyłącznie, wszelkie AI-e. I nie chodzi o to, że ktoś sobie zrobi research do filmu z pomocą czatu GPT, albo że nawet wykorzysta jego pomysł do nazwania jakoś filmu, czy napisania zdania, a nawet akapitu. Chodzi o wykorzystanie AI od początku do końca w całym procesie produkcji na przykład shortów. W taki sposób tylko pomysł na daną serię shortów publikowanych kilka razy dziennie jest zaproponowany przez człowieka, a robociki i cały mechanizm sztucznych inteligencji współpracuje, by tworzyć shorty na skalę naprawdę hurtową. Na skalę, która zajmowałaby człowiekowi całe dnie, a robocikom zajmuje chwilkę. Już nieraz spotkałem się z domorosłymi inżynierami, którzy oferują pomoc w stworzeniu procesu automatyzacji filmów na YouTubie. Często jest to sugerowane jako pasywny zarobek typu wymyśl, zaprojektuj i niech kanał sobie leci, sam się tworzy, a ty tylko zbierasz w sobie hajs, jak wszystko pójdzie dobrze. Może nie będą tylko kosy, ale jakieś parę stówek za dosłownie nic nie robienie. Jakiego typu treści najłatwiej zautomatyzować? No oczywiście, jak już mówiłem, shorty i TikToki. Robocikowi daje się w takim wypadku wąski zakres zadań, na przykład znalezienie cytatów znanych ludzi, przeczytanie takich cytatów z pomocą różnych narzędzi syntezy głosu i zmontowanie tego z jakimś prostym tłem ładnego widoczku. Albo ewentualnie czytanie historii różnych ludzi z Reddita. I to wszystko jest bardzo często w 90, o ile nie w 100%, zautomatyzowany content. Praktycznie wszystko od samego początku do końca robi maszyna, a nie człowiek. Skąd jednak te przypuszczenia i daleko idące wnioski? Bo pewien youtuber postanowił założyć tego typu kanał. Co więcej, założył on kanał, gdzie wszystko było w pełni zautomatyzowane i robione przez sztuczną inteligencję, oraz kanał, gdzie robił on wszystko wyłącznie osobiście, samemu, ludzkimi rękami. Użytkownik Adam wpadł na pomysł, aby zlecić AI znajdowanie cytatów znanych ludzi, a następnie ogarnąć system, w którym AI sama tworzyłaby narrację, montowałaby i renderowała filmiki na YouTube Shorts. Drugim rodzajem filmów były intrygujące fakty i ciekawostki o życiu i świecie. Ten sam content robił on równocześnie własnoręcznie, znajdując informacje w internecie, czytając to własnym głosem i zbudnie wszystko montując. Eksperyment trwał łącznie miesiąc, gdzie codziennie na każdym kanale pojawiał się minimum jeden film i nie zgadniecie, co się stało. Na samym początku zdecydowanie lepiej oglądały się treści tworzone przez człowieka, ale to, w czym AI miała przewagę, to ilość treści, które można było wygenerować. Adam zlecał więc sztucznej inteligencji, żeby tworzyła aż 3 filmiki dziennie. I tutaj ilość AI zwyciężała z jakością ludzkich umiejętności. Po miesiącu AI otrzymała trochę więcej wyświetleń niż człowiek, mimo zdecydowanie większego przymiału trzykrotności opublikowanych filmów. Ale tam, gdzie AI absolutnie na łopatki rozwaliła ludzką konkurencję, to ilość subskrypcji. Nieco ponad 150 subskrypcji na ludzkim kanale wygląda mizernie przy ponad 300 na kanale, gdzie wszystko było generowane komputerowo. Widzicie? To wasza wina, że oglądacie gówno i to subskrybujecie. Przepraszam. Bo to też moja wina. Współczesne algorytmy social mediów pokazują nam głównie to, co się nam podoba. Więc jeśli wasz feed czy inne For You page jest zalane treściami generowanymi przez AI,
to prawdopodobnie takie treści oglądacie, lajkujecie, komentujecie, udostępniacie. I to mówi naprawdę wiele o was samych. Algorytmowi, który potem podsuwa wam wyłącznie więcej tego typu filmów. I zupełnie tak jak boomerzy na Facebooku dają się nabrać na obrazki Jezusa czy jakiegoś Allaha, my dajemy się nabrać na historię na Reddicie, jak ktoś zaszlachtował własną matkę, ale to jednak był chłopak męża czyjejś dziewczyny. Zajebiście. Influencerka to naprawdę trudna... Nie mogę tego poważnie powiedzieć. Influencerka to naprawdę trudna robota. Musicie pić drogą kawę, jeździć drogimi autami. A na koniec ktoś jeszcze do was podejdzie i poprosi was o zdjęcie. Ale co jeśli to nie wy musielibyście być tymi celebrytami XXI wieku? Jak wiele innych rzeczy we współczesnym świecie, zrobiłaby to za was maszyna. Sztuczni influencerzy są z nami dłużej niż mogłoby się na pozór wydawać. Ciekawy film o znanych osobistościach, które nie istnieją, ale są niezmiernie znane, zrobiła na przykład Vixen Mice. Mówiła ona w swoim filmie m.in. o Hatsune Miku, czyli japońskim wokaloidzie w formie wiecznie 16-letniej dziewczynki, która powstała już w 2007 roku. Często jako przykład sztucznej influencerki podaje się też Lil Miquela, jednak to nie są influencerzy AI. To są sztuczne persony, które stały się z takiego czy innego powodu znane i reklamowali oni nawet produkty zarabiając pieniądze, ale byli bardzo intensywnie tworzeni przez ludzi. Hatsune Miku powstała, żeby reklamować oprogramowanie do śpiewania piosenek. Lil Miquela to projekt artystyczny od początku do końca tworzony bardziej lub mniej przez ludzi, którzy stworzyli nawet specjalny model 3D influencerki. Zatem by znaleźć więcej prawdziwych influ, ale AI, musimy poszukać trochę głębiej. Mężczyźni, błagam was, schowajcie swoje imię do rozporka, szczególnie gdy widzicie influencerki generowane przez AI. Prosiłem o coś. Taką osobistością jest na przykład Aitana Lopez, która ma ponad 322 tysiące obserwujących na Instagramie i została stworzona przez hiszpańską firmę Clueless AI. Postuje ona tam zdjęcia siebie w różnych pozach i jeździ po świecie, wszystko rzecz jasna wygenerowane jest przez ukochane AI. Tym kontentem zebrała więc ludzi, którzy oglądają reklamy, które robi, bo tak sztuczna influencerka stworzona przez AI ma więcej współprac niż ja. Swoją drogą wystąpiłem ostatnio w filmie niejakiego Pikachu, który sam zrobił własną influencerkę AI i wyszło mu to dziwnie. Nie, w sensie to jest normalny profil według mnie, w sensie... Ale tamto, co to było poprzednie? No i co tam nie, było, no, ej? Ale no i gdzie stary, nie wiem o co ci chodzi. Zapraszam oczywiście do jego filmu, choć zaspoileruję wam puentę. Zrobienie influencera w 100% AI jest trudne, bo to po prostu widać. To widać, ludzie tego nie lubią, albo nie chcą tego oglądać jakoś dłużej niż jest to niezbędne. To, że to widać, widać po charakterystycznym looku obrazków ludzi generowanych przez AI. Ci ludzie są zbyt doskonali, a czasami właśnie niedoskonali i dana postać ma 4 palce. To prowadzi do pewnego fenomenu znanego szerzej jako Uncanny Valley, czyli po polskiemu Dolina Niesamowitości. Kto to tłumaczył? To zjawisko, które sprawia, że dany rysunek, robot lub animacja, jeśli wygląda bardzo ludzko, ale wciąż niedoskonale i niewystarczająco wiarygodnie, będąc na skraju perfekcji, to taka postać jest odbierana jako coś dziwnego i wręcz strasznego. Mamy to wryte w nasze ludzkie mózgi, jak jedzenie czy załatwianie potrzeb fizjologicznych. Strach przed czymś niedostatecznie ludzkim. I to może oznaczać, że w naszej ewolucji kiedyś musieliśmy mieć do czynienia z czymś, co wygląda jak człowiek, ale człowiekiem jednak nie jest. Zakończę jednak tę głupią creepypastę, bo prawdopodobnie chodzi o strach przed zwłokami, co wydaje się naturalną awersją, która ma nas chronić na przykład od chorób. Co jednak ironiczne, często sami zmarli czy zaginieni zostają influencerami AI. Bo jak inaczej nazwać czy wyjaśnić TikToki, w których zmieniona komputerowo prawdziwa postać tłumaczy, w jaki sposób zmarła czy zaginęła? A no chyba, że jesteśmy w Polsce, wtedy wystarczy jakieś stare zdjęcie z jakąś animacją mówienia i to jeszcze większe lenistwo prowadzi do jeszcze gorszego efektu. Na YouTubie, na TikToku czy ogólnie w internecie powstało mnóstwo kont, które specjalizują się w hurtowym postowaniu tego typu filmów. Możemy poznać intrygujące i makabryczne losy różnych prawdziwych postaci poza true crime'owymi paplaninami po kilka godzin. Od minutka na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Nazywam się X, zrobiłem Y i dlatego Z. To o tyle ciekawe, bo te filmy kiedyś były niezmiernie znane i zgarniały masę wyświetleń, a obecnie chyba się przejadłem. I może te filmy rzeczywiście są trochę cringe'owe. To czerpanie rozgłosu i zysku z tragedii w sposób przypominający wręcz parodię niezmiernych tragedii, które spotkały wiele z tych osób. To nie był celowy rym. No spójrzcie tylko na to. Nie poznajesz mnie? Jestem Iwona Wieczorek. Dzisiaj opowiem ci moją historię.
Ale wiecie, co jest jeszcze gorsze od praktycznie szydzenia z makabrycznych tragedii? Sianie dezinformacji w internecie. Generowanie artykułów w internecie w taki sposób, że brzmią one jak masło maślane zmasłowane przez masło, które jest masłem, które siedzi u mnie w maślanej. Sam osobiście, szukając źródeł do tego filmu, natknąłem się na artykuł o AI influencerach i po przeczytaniu kilku zdań tekstu już wiedziałem, na co się pisze. A dalsze czytanie jedynie potwierdziło moje obawy. To jest tekst przynajmniej częściowo wygenerowany przez jakiegoś bota, na przykład przez ChatGPT. Więc przekopiowałem ten tekst do jednego z wielu narzędzi do sprawdzania, ile procent danego tekstu jest wygenerowane przez AI, ZeroGPT, i rzeczywiście miałem rację. Niektóre duże części tekstu były naprawdę napisane przez sztuczną inteligencję. Ale prawdziwa zabawa zaczęła się dopiero wtedy, gdy o drugiej w nocy szukałem, jaka jest różnica między blachodachówką a dachówką ceramiczną. Nie pytajcie. Na stronie firmy Maldrew próbowałem znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i ich nie znalazłem. Te same 3-4 wnioski powtarzały się przez kolejne akapity i ponownie mnie uderzyło. Tego nie mógł napisać człowiek. Po prostu nie mógł. ZeroGPT pokazał mi, że cała druga część artykułu jest napisana w 100% przez ChatGPT. Wow. Jak tu współcześnie szukać wiarygodnych informacji, kiedy coraz więcej treści jest generowanych przez bociki takie jak ChatGPT? To jawne niszczenie jakości informacji, która kiedyś dla nas była oczywistością. I to nie jest wina ani ludzi odpowiedzialnych za artykuł na built-in.com, ani reprezentantów przedsiębiorstwa Maldrew. ChatGPT kosztuje ile? Mniej niż 100 zł. Według moich kalkulacji to jakieś bardzo taniej niż etatowy pracownik, który miałby tam siedzieć i klepać te artykuły o dachach czy influencerach AI. Czy te treści są wartościowe? Nie, bo kogo to właściwie obchodzi? Liczy się głównie najprostsza kalkulacja ekonomiczna. Długi tekst dobrze pozycjonuje się w Google i może jakbym budował dach, to sobie skorzystam akurat z tej firmy, bo mi się tu wyświetliła. Argument finansowy też ma sens w wypadku wcześniejszego tematu, influencerów AI. Oni mogą być zwyczajnie tańsi, bo nie są żywymi ludźmi. Ale nawet jeśli dla końcowego klienta reklamodawcy sztuczny influencer kosztuje tyle samo, co tradycyjny rasowy influencer, ten sztuczny będzie bardziej elastyczny czasowo, bardziej produktywny. Nie śpi, nie je, nie myje się i nie sika. Wymarzony pracownik dla bezdusznej gigakorporacji. Podobnie sprawa się ma w wypadku przykładu reklam czy innej sztuki tworzonej przez AI. W ostatnim filmie na ten temat w leniwej dogrywce żaliłem się na reklamę delikatesów Centrum, która była stworzona przez sztuczną inteligencję. Gdyby zlecić takie zadanie artyście, to efekt byłby lepszy, ale o wiele droższy. Jednak z pewnością w ciągu ostatnich szalonych lat chociaż raz przez myśl wam przeszło, jak w ogóle się robi takie cuda, przmery i bajery z pomocą AI. Z jakich dokładnie narzędzi korzystają różni nikczemni twórcy na TikToku czy YouTubie, albo ci ludzie od influencerów AI? Czy jaki jest proces myślowy tych ludzi, którzy tworzą te dziwne obrazki na Facebooku? Przede wszystkim podstawą jest tutaj dobrze wam prawdopodobnie znany ChatGPT od OpenAI oraz pochodzący również od tej samej firmy model DALL-E do generowania obrazków. Kolejnymi popularnymi narzędziami do generowania obrazków są Midjourney oraz Stable Diffusion. Działają bardzo podobnie jak DALL-E, ale jednak trochę inaczej. W poszczególnych przypadkach mogą radzić sobie lepiej z niektórymi zadaniami i po prostu każdy z tych modeli ma swoje korzyści i wady. Jednak AI próbuje cieszyć duszę nie tylko wzrokowo, ale też słuchowo. Krzysztof Gonciarz, to nie jest kolejne wideo esej o nim, ale jest to mini segment o narzędziu, którego używa w swojej nowej serii Co do chuja, bo ten reboot Zapytaj Beczkę jest udźwiękowiony przez AI. Muzyczne wstawki, które często są puentą żartów Krzysztofa Gonciarza, tudzież jakiegoś rodzaju ósmą warstwą ironii, są generowane prawdopodobnie przez Suno AI. Suno AI możecie wpisać tekst, który chcecie, żeby został zaśpiewany, a następnie dopisujecie, w jakim stylu muzyki ma być zaśpiewany i proszę bardzo. Producenci i piosenkarze będą umierać z głodu. Nareszcie. Apple również ogłosiło w ostatnim czasie wykorzystanie AI w swoich produktach. W nowym oprogramowaniu iPhone'ów już wkrótce będzie można tworzyć w taki sposób nowe emotki, ale też awatary. Innowacja. I o ile emotki jakoś jeszcze da się przełknąć, to te awatary... aj... Apple jednak ogłosiło również napędzane przez AI nowe narzędzia w swoim programie do komponowania muzyki – Logic Pro. Zupełnie nowi automatyczni perkusiści oraz sztuczni klawiszowcy czy basiści, którzy są w pełni modyfikowalni, zagrają tak, jak im zatańczysz. I to akurat działa naprawdę dobrze. Wystarczy podać akordy, ich cechy, styl i proszę bardzo, oto nowy Dawid Podsiadło. No dobra, może trochę przesadzam, ale serio, bardzo łatwo w taki sposób zrobić jakiś podkład, który brzmi jak nadchodzący popowy hit. You can hear the pattern hasn't changed, but the sounds have.
W ostatnich tygodniach trochę o tym przycichło, bo jak zwykle jestem spóźniony z filmem, ale na pewno to widzieliście. To te alternatywne światy, w których znane i przeorane memy nagle dostają drugie życie, nagle toczą się inaczej. Albo te dziwne obrazki, na których nagle papież bije się z prałatem. Albo jak w Sejmie się biją, czy kochają, czy nie wiem co. To wszystko zasługa Luma Dream Machine. Narzędzia, które jest jednym z pierwszych na rynku, które oferuje generację wideo z opisu czy z obrazu. Czy z opisu i obrazu naraz. To jest coś, co OpenAI dopiero wkrótce wyda w formie modelu Sora. Tyle, że dostępne tu i teraz. I możemy rzeczywiście zrozumieć, że no, w wizualizacjach i starannie dobranych, doskonałych przykładach wygląda to super, ale w prawdziwym świecie nie ma ideałów. I często to wygląda bardzo pokracznie. Spójrzcie na to, co ze mną zrobili. Albo na to. Albo na to, co zrobili z moim psem, który z Maltańczyka zamienił się w jakiegoś labradora. Ale ta technologia jest naprawdę bardzo ciekawa i czasem potrafi dać fajne efekty. Szczególnie, gdy damy jej do przemielenia jakieś stare zdjęcia, które nagle ożywają. Tutaj na przykład moja mama z moją babcią na jakiejś zabawie dla dzieci 40 lat temu, która to zabawa nagle zamienia się w pożar jakiś straszny. Dobra, to może nie najlepszy przykład, ale tutaj z kolei moja babcia, którą niesie na plecach mój dziadek, gdy byli w moim wieku i wow. Moment uchwycony na zdjęciu kilkadziesiąt lat temu nagle ożywa. Może potem te twarze się trochę zmieniają, uśredniają i nie przypominają oryginalnych osób, ale to wciąż wow. Eleven Labs również jest znanym narzędziem, z którego korzystają wszyscy zaprawieni w boju miłośnicy AI gadżetów. To narzędzie służy przede wszystkim do syntezy głosu i klonowania mowy różnych osób. To właśnie z Eleven Labs korzystaliśmy wspólnie z Mateuszem, robiąc zrzynkę amerykańskich memów z politykami, tyle że z polskimi politykami. I tak mieliśmy z milion wyświetleń na TikToku jakiś rok temu w filmiku, na którym polscy politycy grali w Minecrafta. Eleven Labs jednak od tamtego czasu mocno ewoluowało i da się tam na przykład również przetłumaczyć filmik i go zdubbingować w 100% bez ingerencji innych osób. Można zatem bezpośrednio kraść memy z zagranicy do Polski i większość osób się nie skapnie. I to dość często działa bardzo dobrze. Za dobrze. Cóż, jeśli ja jestem Jack, to ty jesteś Łodziak. Najwięcej to soj Łodziak. Prawdopodobnie. Słuchaj. W opinii. Ty jesteś sojowy wojak, a ja jestem Chad. Nie, ty jesteś soj Joe Jack, a ja jestem Chad Gamer Wojak. Wiesz kim jesteś? Jesteś 80-letnim niezdarnym władcą. Moshi Chat to bardzo ciekawy chatbot skupiony wokół udoskonalania naturalnej rozmowy w czasie rzeczywistym. I mam na myśli tutaj bardzo rzeczywisty czas i bardzo naturalną rozmowę. Po prostu gadacie i dostajecie odpowiedź. Natychmiast. Czasem zanim zdążyłem skończyć zdanie, Moshi Chat już odpowiedział mi ja. I to brzmiało bardzo naturalnie, jakbym gadał ze znudzonym moim gadaniem kolegą. Ale czasem chatbot ten ma tendencję do wprowadzania różnych naprawdę dziwnych naleciałości, które są dziwne i brzmią dziwnie. Sami zresztą posłuchajcie. Leave the story alone. Okay. Sing me a song. I'm sorry. Good. But you don't need to say sorry. It's fine. I'm sorry. Sing me a song. I'm sorry. Sing me a song. I'm sorry. All right. Forget that. Hello. What's up? Everything is all right, I guess. Yeah, what do you mean? I'm just trying to sleep, but I can't. What's wrong? Nothing is wrong. No, it's not okay. What's not okay? You're worried about yourself. We should take you to a doctor, maybe they can help you feel better. How? I'm all right. I was just feeling a bit low. You know, like my heart isn't beating properly. Who are you quoting? No, I'm good. I'm just feeling a bit down. I think I might have a little bit of an anxiety attack. That's not good, don't you think? I know, but I've been feeling this way for a while. I think I need to see a doctor. Who are you quoting? No, I'm fine. I'm just feeling a little down. I think I might need to see a doctor. Who are you? No, I'm fine. I just need to see a doctor. Shut up. Who are I'm you? I'm just feeling a little down. Who are you really? What are you doing? Just no. I'm fine. I just need to see a doctor. I'm just feeling a little down. Sing me a song. Do something. Okay. I'm fine. I just need to see a doctor. I'm just feeling a little down. Say something different, please. No, I'm fine. I just need to see a doctor. I'm just feeling a little down. Nie macie partnera, albo ten was ostatnio zostawił i jest generalnie krzywo. Nie martwcie się, bo rewolucja AI ma właśnie dla was, tak, dla was, nowe rozwiązanie. To nowoczesne serwisy randkowe, w których nigdy nie piszecie z żadnym żywym człowiekiem. Umawiacie się tam z chatbotami AI. Możecie sobie dowolnie cały czas czatować z różnymi, wybranymi przez siebie postaciami, które prędzej czy później będą was dozgonnie kochać, a przynajmniej dopóki będziecie płacić tam koło stówki miesięcznie. W tym wypadku nie chciało mi się jakoś bardzo
za to płacić, ani tego testować tak dogłębnie, bo chyba nie jestem targetem tego typu usług. Pierwszą z brzegu stroną do randek AI jest chociażby Candy AI. Tam możecie wybrać swoją ulubioną dziewczynkę czy chłopca anime, albo bardziej realistycznie wyglądającego partnera i puścić wodze fantazji, na przykład zapraszając nauczycielkę na kawę. No co? Jak zapłacicie, możecie nawet wygenerować sobie zdjęcie takiej postaci w wybranej przez was konfiguracji. Można też do takiej postaci zadzwonić. Oczywiście jak dopłacicie. Ja rzeczywiście nie chciało mi się tego bardziej testować, ale to wszystko brzmi bardzo utopijnie. I naprawdę pisze się z tymi postaciami jeszcze gorzej niż z czatem GPT. Wszystkie te schematy sztuczności się po prostu bardzo powtarzają. Czuć, że to nie jest człowiek, ale niektórym może to wcale nie przeszkadzać. Tego typu aplikacji jest oczywiście znacznie więcej, ale większość jest bardzo ograniczona. Lub wręcz kompletnie niedostępna za darmo. Więc tym bardziej mnie to zniechęciło do grzebania w tym dziwnym świecie randek ze sztucznymi postaciami. Ale dla ciekawskich czy zdesperowanych, droga wolna. Teraz prawie wszystko jest i będzie napędzane w taki czy inny sposób przez AI. Różnych mniejszych czy większych startupów, które skupiają się na wykorzystaniu jakichś specyficznych modeli sztucznej inteligencji, jest jak grzybów po deszczu. Z każdym dniem jest ich coraz to więcej. I wszystkie są oczywiście równie dopracowane i wszystkie się błyszczą na okładkach i banerach reklamowych, na nowoczesnych stronach, które dają wam 5 darmowych generacji w niskiej jakości, ale są obecnie na promocji, jedyne 150 zł na miesiąc przy rocznym planie. Zatem, żeby je wszystkie kupić, przetestować i wam pokazać, musiałbym być chyba jakimś prawdziwym influencerem, a nie jakimś prytkiem ze 140 tysiącami subów. Albo mógłbym zrobić jakiś masowy content farming na YouTube Shorts czy TikToku. Albo mógłbym zrobić sztuczną influencerkę na Instagramie i mieć deal z Samsungiem i Fortnite'em. Współczesny świat potrafi być bardzo piękny. Trzeba tylko wiedzieć, jak się w nim obracać. Trzymajcie się w tym internecie. Dziękuję bardzo.